Jeżeli chodzi o problemy branży budowlanej, uważamy, że można je rozwiązać tylko i wyłącznie w dialogu pomiędzy stroną publiczną i stroną prywatną, zarówno prywatną wykonawczą, jak i też prywatnych inwestorów. Musimy wszyscy zdać sobie sprawę z sytuacji, w jakiej jesteśmy, to znaczy braku zasobów, kumulacji projektów, inflacji kosztów. I jeżeli nie znajdziemy tutaj rozwiązań zarówno legislacyjnych odnośnie prawa zamówień publicznych, odnośnie dobrych praktyk, jeżeli nie znajdziemy rozwiązań tutaj w zakresie już podpisanych umów, możliwości waloryzacji ceny, jeżeli nie znajdziemy zrozumienia pomiędzy stronami, że jest to wspólny interes realizacja kontraktów budowlanych, zakończenie inwestycji, doprowadzenie do końca, no to będziemy w takiej sytuacji, jak już kilka razy się branża znajdowała, to znaczy bankructw, braku płynności, niedokończonych inwestycji. Także tutaj oczekuję inicjatywy ze wszystkich stron. My jako branża jesteśmy gotowi do rozmów. Przedstawialiśmy na różnych forach też różne propozycje. Musimy to też bardziej skoordynować, zaproponować konkretne propozycje klauzul waloryzacyjnych, konkretne propozycje umów na przyszłość, ale również apeluję do inwestorów o otwartość i o zrozumienie sytuacji, że sytuacja zarówno w Polsce, jak i w Europie, jeżeli chodzi o podaż pracowników, jeżeli chodzi o koniunkturę gospodarczą, o inflację, o wzrost kosztów produkcji, jest na tyle poważna, że musimy się z tą sytuacją zmierzyć. Już w tej chwili widzimy, że nie ma zasobów na to, żeby realizować wszystko, na co są oczekiwania społeczne. Musimy też zrewidować projekty inwestycyjne, plany inwestycyjne i realizować je również, czy planować je w przyszłości tak, aby była możliwość ich realizacji w określonych ramach czasowych i zaktualizowanych budżetach.